Dzisiejszy odcinek z cyklu Ogród Warzywny będzie o nasionach. Stojąc przed regałem w sklepie ogrodniczym, mamy czasami nie lada problem z ich wyborem, nie wspominając o tym, jaki wybór nasion mamy w internecie. Zatem, zanim zaczniemy siać, warto zgłębić wiedzę na temat tego, co mamy do wyboru. A do wyboru mamy nie tylko przeróżne odmiany, ale także nasiona tradycyjne, nasiona otoczkowane, nasiona na taśmie, nasiona z serii bio czy nasiona z serii profi. Czym one się różnią? O tym już za chwilę zapraszam. Nie od dziś wiadomo, że podstawą pomyślnej uprawy warzyw jest odpowiednia jakość nasion. Zatem, nabywając je w sklepie, zawsze warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na ich termin ważności, a także na to, czy opakowanie wskazuje, że są one świeże i były dobrze przechowywane, czy na przykład to opakowanie nie jest uszkodzone. Potem przechodzimy do kolejnego dylematu, a mianowicie, które nasiona wybrać. Zwracamy uwagę na odmiany. Może mamy już jakieś swoje sprawdzone lub ulubione? O odmianach i nasionach, które sama wybrałam do wysiewu w moim tegorocznym warzywniku, opowiem w przyszłym tygodniu. Dziś za to skupię się na różnych rodzajach materiału siewnego. Po pierwsze, możemy nabyć nasiona tradycyjne. Te, które mam tutaj, są akurat z firmy Wulegutko. Ciekawostką jest to, że akurat ta polska firma ma w swojej siedzibie laboratorium, gdzie sprawdza siłę kiełkowania i jakość nasion, które potem oferuje nam w swoich produktach. Możemy więc być spokojniejsi, że skoro u nich te nasiona wykiełkowały, a potem rosły i dojrzewały na polach, to w naszych ogrodach też tak będzie. Nasiona tradycyjne są już oczyszczone. W paczkach nie powinny się znajdować żadne zanieczyszczenia. Jeżeli ktoś sam zbiera materiał siewny ze swoich roślin w ogrodzie, wie, że zazwyczaj nie wyglądają one tak jak te tutaj. Czasami trzeba je łuskać i nieźle się napracować, żeby doprowadzić je do takiego stanu i wyglądu. Oprócz nasion tradycyjnych dostępne są również nasiona otoczkowane. Są to nasiona wybranych odmian, różnych roślin warzywnych, które pokryte są specjalną masą, dzięki czemu są one większe i łatwiej jest je wysiewać. W przypadku ogórków nie ma to większego znaczenia, ale w przypadku marchwi taka otoczka jest pomocna i nasz siew może być bardziej precyzyjny, na przykład nie wymagający późniejszej przerywki. Masa, z której zrobiona jest ta otoczka, jest z materiału obojętnego, rozpuszczalnego w wodzie. Dodatkowo znajdują się w niej zazwyczaj preparaty owadobójcze i grzybobójcze, chroniące te nasiona, a także substancje wspomagające kiełkowanie. Przy wysiewie tego typu nasion należy jedynie pamiętać, że otoczka rozpuszcza się w wodzie. Zatem po umieszczeniu ich w ziemi należy pamiętać o regularnym podlewaniu i utrzymaniu stałej wilgotności gleby. Nie powinna się ona przesuszać, przynajmniej do momentu wykiełkowania wysianych przez nas nasion. Do wyboru mamy także nasiona na taśmie. Taśma wykonana jest z materiału celulozowego, składającego się z dwóch warstw, pomiędzy którymi umieszczone są nasiona w odpowiednich odstępach. Tutaj też nie będzie potem potrzeby przeprowadzania przerywki. Siew tak przygotowanych nasion jest bardzo prosty. Po prostu wykopujemy niewielki dołek, układamy w nim taśmę i zasypujemy. Ważne jest jednak znowu to, aby pilnować podlewania. W wilgotnej, mokrej ziemi celuloza bardzo szybko się rozkłada i nasiona mogą rozpocząć kiełkowanie oraz wzrost. Dostępne są nie tylko taśmy z nasionami, ale także krążki lub nawet maty. Krążki przeznaczone są w głównej mierze do uprawy doniczkowej, a maty nasienne zazwyczaj są z nasionami kwiatów. Coraz częściej w sklepach oferowane są też nasiona z serii bio. Co to oznacza? Oznacza to, że nasiona z tak oznaczonych paczek pochodzą z upraw ekologicznych, gdzie rośliny, z których został pobrany materiał siewny, były pielęgnowane w sposób naturalny, bez użycia nawozów mineralnych i środków chemicznych. W przypadku tych nasion tutaj ekologiczne jest także opakowanie. Jeżeli widzimy na nasionach symbol zielonego liścia, czyli znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej, oznacza to, że nasiona te pochodzą z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Warto wspomnieć także o nasionach typu F1. Niekiedy trafiają się opinie, że są to nasiona modyfikowane, co nie brzmi zbyt zachęcająco. A tymczasem są to nasiona, które powstają w wyniku krzyżowania, na przykład różnych odmian danego gatunku, po to, żeby uzyskać jak najlepszą formę rośliny potomnej. Nasiona F1 powstają w wyniku krzyżowania, nie modyfikowania. W wyniku krzyżowania powstała też na przykład truskawka, wiele lat temu, i nikt nie mówi, że jest modyfikowana i niezdrowa, wręcz przeciwnie.
To, co jest charakterystyczne dla tych nasion, to ich lepsza jakość, która najczęściej objawia się tym, że rośliny z nich wyhodowane są bardziej plenne. Kolejne pozytywne cechy różnią się w zależności od gatunku. Może to być większa odporność na choroby, lepsza mrozoodporność, czy ogólnie rzecz ujmując większa tolerancja na zmiany atmosferyczne. Nasiona F1 są po prostu wynikiem badań i ulepszeń, wynikających z skrzyżowania odmian charakteryzujących się najlepszymi cechami, z czego powstaje potomstwo F1, takie najlepsze z najlepszych. Bardzo często właśnie te nasiona są oferowane w serii nazywanej Profi. Linia Profi dedykowana jest nadal amatorskiej uprawie warzyw, nieprofesjonalnej, aczkolwiek nasiona te docenią głównie ci, którzy ogrodnicze hobby uprawiają już od lat. Można przyrównać to do grupy osób na etapie zaawansowanym. Często są to na przykład nasiona odmian, które najlepiej jest uprawiać pod osłonami. I na koniec kilka słów o nasionach mieszankach. Dla wszystkich, którzy lubią ogrodnicze niespodzianki lub którzy jeszcze nie mają swojej ulubionej odmiany i chcieliby wypróbować różne możliwości. Takie osoby mogą sięgnąć po tego typu mieszanki i poeksperymentować. W końcu ogrodnictwo to przede wszystkim przyjemność obcowania z naturą i świetna zabawa, która na dodatek może być bardzo smaczna. I to wszystko na dziś. Życzę udanych wschodów nasion, które wybierzecie. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień. Do zobaczenia!